tego ostatniego świadectwa siostry, że my się mamy każdy modlić za osoby, które nam są bliskie i które nam Pan na serce położy. Jest taki znany mąż Boży, on już dawno umarł, Jerzy Müller, ten, który założył w Bristolu dom sierot. W chwili jego śmierci ten dom sierot miał średnio 2000 dzieci od 6 do 18 roku życia. I Jerzy Müller nigdy nikomu nie dał żadnego blankietu czekowego, żeby tam coś płacić. On to wybudował i żywił 2000 dzieci. I tam jeszcze była prowadzona szkoła dla dzieci zgodnie z normami angielskimi. To wszystko kosztowało, bo byli nauczyciele. Ten sługa Boży, on prowadził bardzo ciekawy pamiętnik i on pisze o tym, że się za różne osoby modlił. I on się modlił 25 lat, 40 lat, a za jednego przyjaciela modlił się 60 lat. To można by sobie powiedzieć, daj sobie już spokój. A on się nawrócił i on usługiwał na jego pogrzebie i tam było napisane, dożył zbawienia przed odejściem. Do modlitwy przyczynnej trzeba wytrwałości. Tego nam nieraz brakuje. Ale chciałbym powiedzieć, że rodzice póki żyją mają obowiązek modlić się za dziećmi. Ja modlę się za dziećmi, za wnukami i wiem, że to jest naszym obowiązkiem, żeby się modlić. Ale my modlimy się też i za osobami, które są w tym świecie, żeby Pan ich dotknął. I my się my mamy oczekiwać, ale czy to będzie za miesiąc, czy za rok, to może być różnie. Boży czas jest inaczej odmierzany niż nasze zegarki, prawda? Pan Bóg się nigdy nie spóźni. I zostałem tak troszkę zobowiązany przed brata, waszego przełożonego brata pastora, do tego, żeby mówić o ruchu stanowczych chrześcijan, o tym, jak powstał ten ruch na Śląsku Cieszyńskim. Ja już należę do tej drugiej schodzącej generacji, ale wiele słyszałem od tych, których miałem możliwość słuchać jako naszych i moich nauczycieli, tych, którzy byli na początku tego ruchu czynni. Nie wiem, czy wszystkim wiadomo, ale teren Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego, po obydwóch stronach Olzy i po lewym brzegu rzeki Wisły, to był teren, jedyny teren na terenie Polski, gdzie ewangelicy byli przed wojną, jeszcze II wojną światową w większości. I tak było przyjęte, że w każdym domu ewangelickim była Biblia. Nie u wszystkich była jednakowo czytana, ale Biblia była w domach, była Biblia czytana. I w tych wioskach, szczególnie pod górami, gdzie ludzie byli tacy biedni i nie wszyscy mieli buty, obuwie, żeby iść w zimie do kościoła, to tam czytano Boże Słowo. To było powszechnie praktykowane i to miało wielki wpływ na szkolnictwo. Każdy musiał umieć czytać, żeby mógł czytać Słowo Boże. I były te czteroklasowe szkoły po tych wszystkich wioskach górskich, żeby czytać można było Słowo Boże. I w niektórych domach to było czytane tak bardzo ostro, że nie tylko ci dorośli musieli słuchać, ale dzieci musiały słuchać. Znam taki dom brata Kędziora, to znaczy ten, on był przełożonym zboru Wiśle Głębca, a jego ojciec był takim srogim, takim ewangelikiem, trochę takim może i nieraz impulsywnym, pięknie śpiewał, bo on na pogrzebach śpiewał i on jak czytał Biblię, miał otwartą Biblię i czytał, to dzieci, a było tam ich 9, wszyscy musieli patrzeć i jak on się zapytał, gdzie jestem po Śląsku, mu gdzie je, to one musiały palcem pokazać, gdzie jest. Tak musieli słuchać czytanego Słowa Bożego. Taki to był teren Śląska Cieszyńskiego. I chciałbym powiedzieć, że niestety i było czytane Słowo Boże, ale pijaństwo też miało miejsce, szczególnie na tym naszym terenie, gdzie są górnicy, tam Zagłębie Karwińskie, kiedyś nie było granicy i Huta Trzyniec, to tam owszem chodzili do kościoła, ale do gospody też pijaństwo się bardzo rozpowszechniało. I może teraz na moment przeskoczy na taki okres czasu, ja nie mówię o reformacji Lutra, ale chciałbym powiedzieć, w latach
to były lata po wojnie 30-letniej, to są lata 1648, ta wojna 30-letnia w Niemczech doprowadziła do takiego strasznego upadku moralnego narodu niemieckiego. I znalazł się taki pastor niemiecki, który się nazywał Filip Jakub Spener, to był pastor ewangelicki, i on się zastanawiał, co zrobić, żeby ludzie się opamiętali, bo wiadomo, wojna 30 lat zrujnowała naród pod każdym względem, nie tylko materialnym, ale i moralnym. I on wtedy, no, jako ksiądz, który prowadził zbór, był księdzem ewangelickim, on chciał jakoś ludzi pozyskać i uważał, że jedyna droga do pozyskania tych ludzi, do tego, żeby do nich dotrzeć, to jest czytanie, rozważanie Bożego Słowa. I on zaczął u siebie na parafii po nabożeństwach i w ciągu tygodnia urządzać takie godziny modlitwy, czytania Słowa Bożego, i tam przychodzili ludzie, słuchali Słowa Bożego, a chciałbym powiedzieć, że słuchanie Słowa Bożego przynosi owoce, bo Boże Słowo ma moc. I ci ludzie, słuchając Słowa Bożego, kontrolowali swoje życie. Oczywiście natknęli na wielki sprzeciw i zaczęto ich nazywać świętoszkami, a te grupy, tą grupę nazywali kolegia pietacis, grupa świętoszków, tak pogardliwie. Ale Filip Jakub Spener sobie z tego nic nie robił. I to się zaczęło mnożyć, te grupy, i on postanowił, wprowadził taką zasadę, że się zgromadzali ci na czytanie Słowa Bożego, na czytanie, rozważanie i na modlitwie. I tam była taka zasada, że ty możesz podzielić się świadectwem, jeśli twoje życie jest adekwatne do tego, co Słowo Boże pisze. To nie było takie łatwe. I te grupy miały do 15 osób. A jak już było 16-18, to się dzieliło na poły i powstawały dwie grupy. I oni się zbierali na godziny w ciągu tygodnia. No to było w Niemczech godzina, to znaczy stundę, więc to się nazywało ruch. To się zbierało na godziny i z tego powstał ten tak zwany ruch sztundyzmu. I ci ludzie, oni się stale dzielili, te powstawały nowe grupy, i to powstał taki ruch biblijny. Ich nazywali pietystami, bo życie musiało być zgodne ze Słowem Bożym. I chciałbym powiedzieć, że oni nieśli Ewangelię. I gdy my czytamy historię ruchów chrześcijańskich, ruchów ewangelicznych, to możemy powiedzieć, że ten ruch sztundyzmu, ten ruch pietystyczny, inaczej zwany ruchem sztundyzmu, dotarł aż na Kaukaz, bo koloniści niemieccy, którzy przyjeżdżali na tą urodzajną Ukrainę, zakładali gospodarstwa, to byli sztundystami. Oni głosili Ewangelię i oni ewangelizowali całą południową Rosję. Chciałbym powiedzieć, że ten ruch uświęceniowy, ten ruch, który był zapoczątkowany w takich skromnych warunkach po tej wojnie 30-letniej, dotarł również na Śląsk Cieszyński. Na ten Śląsk, gdzie stolicą było to miasteczko Cieszyn. I tam przy kościele ewangelickim na Wyższej Bramie, ten duży kościół, tam powstał też, była taka grupa tych pietystów, którzy się zbierali w salach zborowych i oni czytali Boże Słowo, modlili się. Tam księża mieli wprawdzie tam nadzór nad tym, ale nie wtrącali się, i tam było głoszone Słowo Boże i te owoce były widoczne, bo ta społeczność, ta grupa się powiększała. Tam przyjeżdżali różni kaznodzieje też i z Niemiec różni byli. W każdym razie te grupy tak nawet w pewnej mierze okrzepły i powstały nie tylko grupy w Cieszynie, ale i w całym powiecie. Tu chciałbym tylko dodać jedno, że ten ruch właściwie szerzył się w kościele w ramach kościoła ewangelicko-augsburskiego, bo w każdym domu była Biblia. Wiadomo, że w kościele był kiedyś
w Kościele katolickim był zakaz czytania Biblii, bo to powodowało jakoby herezję i dlatego tylko protestanci czytali Biblię. I chciałbym powiedzieć jedno, że tak jak były te ruchy przebudzeniowe w Anglii, była ten purytanizm, była wśród braci morawskich ten hernhutyzm, to na Śląsku Cieszyńskim powstały te grupy społecznościowe. I oni ukonstytuowali tą taką społeczność chrześcijańską w roku 1905 w Cieszynie na Wyższej Bramie. I to była grupa, gdzie się spotykało 120 do 150 ludzi na nabożeństwach. I oni modlili się i życie tych ludzi było zupełnie inne, odróżniało się od pozostałych ewangelików. Tam byli i tacy księża, którzy byli też wierzący, ksiądz Mutman i jeszcze drugi ksiądz, którzy należeli również do tego ruchu, ale byli inni, którzy byli z dystansem do tej społeczności. I kiedy nastąpiło to przebudzenie w latach 1900, kiedy w Topeka tam było to wylanie tej szkole biblijnej, takie wylanie Ducha Świętego, te rzeczy, ten ruch przebudzeniowy, ta fala przebudzenia przyszła z Ameryki również do Europy i dotarła na Śląsk Cieszyński. I w tej grupie społecznościowej, która była, to się mówiło, na Wyższej Bramie, bo ten kościół to była brama miejska kiedyś i tam ten kościół łaski, bo to było na podstawie edyktu cesarskiego wybudowany jako Gnadenkirche, to się nazywał kościół łaski. Tam przy tej społeczności, na tych nabożeństwach społecznościowych zaistniała taka rzecz, że wśród tych zgromadzonych w czasie modlitwy zaczęli przeżywać chrzest Duchem Świętym. Ci zebrani, oni wcale nie prosili o to, nie modlili się, ale zaczęli się modlić w językach i zaczęli śpiewać w językach pieśni, których się nie uczyli. I chciałbym powiedzieć, że tych, którzy to przeżyli, to było ponad 30 osób. I to nie było coś jednorazowego, ale to się powtarzało raz i drugi raz. To się wszystko odbywało w takim porządku, w tak bardzo harmonijnie się odbywało. I co było takie bardzo charakterystyczne? Że ci, którzy się modlili w językach i śpiewali, to byli napełnieni taką radością, że nie mogli tego przerwać. I chciałbym powiedzieć jedno, że niestety w tym czasie Kościół zareagował, księża zdecydowanie wystąpili przeciwko temu i zabronili tego. Zabronili modlenia się w językach, śpiewania w językach. Chciałbym powiedzieć, że ci członkowie społeczności, którzy to przeżyli, absolutnie o to się nie modlili, ale to przyszło jako chrzest Duchem Świętym i to były lata 1906-1907, a więc już w ubiegłym stuleciu, blisko 100 lat temu. I księża zareagowali tak zdecydowanie i powiedzieli wprost: jeśli nie przestaniecie się modlić w językach, czy śpiewać w językach na tych spotkaniach społeczności, jeśli nie przestaniecie, to was wyłączymy z kościoła. Wyłączymy z kościoła. To nie była taka prosta sprawa. Dzisiaj ludzie są, jedni są kościelni, drudzy nie, ale w tym czasie być wyłączonym z kościoła to nie była taka sobie oto łatwa sprawa. Być jakimś tam beznabogiem, bo to się tak na Śląsku Cieszyńskim nazywało. Bardzo część została zastraszona, że przerwała to. Ale byli tacy gorliwi, to było 9 osób, to byli bracia i siostry i oni zostali wyłączeni z kościoła i nie tylko, że ich wyłączono, im każdemu powiedziano, ale z kazalnicy zostało to ogłoszone, że te a te osoby ze względu na nieposłuszeństwo, niepoddanie się tym nakazom Kościoła, zostają wyłączeni
ze społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Cieszynie. To nie była łatwa rzecz, ale to zostało dokonane. To są notatki z tego tytułu. I co teraz te osoby miały robić? Oni mieli pełną radość i oni się dalej modlili w językach, ale zaczęli spotykać się w mieszkaniu przy ulicy Wyższa Brama. To jest od Górnego Rynku, jak się idzie w kierunku do kościoła. W prywatnym domu, w mieszkaniu się spotykali na modlitwach. A księża ostrzegali, to są kociarze, to są kacerze, ani ręki nie podać. I wśród tych, którzy zostali wyłączeni, był niejaki brat Jan Kajfosz, ten był z zawodu tokarz, pracował w Hucie Trzyniec, prosty człowiek, ale miał taki, był obdarowany, miał taki zmysł organizacyjny i on napisał takie dwa listy do tych głównych członków społeczności, którzy byli przeciwko tym darom Ducha Świętego. To on napisał takie dwa bardzo obszerne listy, one się zachowały do dzisiejszego dnia. I on w tych listach na podstawie 2 i 10 rozdziału Dziejów Apostolskich opisał chrzest Duchem Świętym jako biblijne przeżycie. I to zostało, listy do tych dwóch osób, one zostały potem wydrukowane jako publicznie w języku polskim i to było rozdawane wśród ewangelików. Ponieważ w każdym domu ewangelickim była Biblia, ci sobie każdy wziął 2 rozdział czy 10 rozdział Dziejów Apostolskich, przeczytał, a to jest godne, to jest prawdą. I ta grupa, zamiast żeby to zniknęło, to się powiększała i było coraz więcej. I oni wyszli nawet poza Cieszyn i były w prywatnych domach nabożeństwo. I ta grupa się pomnażała, no problem był jeden, tam nie było wykształconych w szkołach biblijnych kaznodziei, to byli prości bracia i siostry i te dary nie zostały zatrzymane. Chciałbym powiedzieć o jednym takim przykładzie, który znam osobiście, o tej niewiasty, która to przeżyła, ona już dawno odeszła do Pana, ale to była taka panienka, ona się nazywała Helena Górniak i ona w tym czasie była w Miechowicach. W Miechowicach był duży sierociniec i ten sierociniec finansowała ta Ewa von Thiele-Winkler, to była diakonisa, przełożona tego diakonatu, to była hrabianka, która swój majątek przeznaczyła na budowę tych obiektów i na utrzymanie. I tak było przyjęte na terenie Śląska Cieszyńskiego, że panienki tak w wieku 16-18 lat, takie przed zamąż pójściem, to szły na rok taką praktykę do tych domów. Tam były sierocińce i dom starców, do pielęgnacji, do gotowania, szycia i tak dalej. I ta dziewczyna Helena była również tam na takiej praktyce rocznej. A jej mama przeżyła, należała do tej grupy wyłączonych, która przeżyła chrzest Duchem Świętym. Ta przełożona Ewa von Thiele-Winkler, jakkolwiek bardzo zacna kobieta, ona tych rzeczy nie akceptowała, ponieważ były to przebudzenie zielonoświątkowe z tymi różnymi zjawiskami pozytywnymi, ale i negatywnymi, szczególnie te zjawiska w Kassel, to spowodowały taki rozdźwięk w Niemczech, że zostało podpisane taka deklaracja berlińska, gdzie modlenie się w językach i tak dalej, no wprost zostało to sklasyfikowane jako działanie mocy ciemności z dołu i wielu ewangelistów podpisało tą deklarację berlińską, to było w roku 1910. Taka smutna sprawa. No niestety sygnatariuszką tego też była ta Ewa von Thiele-Winkler i ona zabroniła swoim tym dziewczynom, żeby się kontaktowali w ogóle z tym ruchem. I teraz nastąpił taki dysonans do matka z córką, matka wierząca, a przeżyła chrzest Duchem Świętym, a córka o tym ani nie chciała słyszeć. I ta mama
ta, ona była powszechnie, bo mówili na nią w Żukowie, to jest po czeskiej stronie, mówili tam powszechnie na nią mamulka. I ta mama prosiła tą swoją córkę, wiesz, jest taki list otwarty, tam jest tak bardzo wyraźnie napisane to wszystko, że to jest biblijne. Jak to przeczytasz, to zmienisz zdanie. Nie, matka Ewa nam zabroniła, ale Duch Święty działa, a u niewiasta ciekawość też jest pewnym czynnikiem. I kiedy nie było nikogo w domu, to ta właśnie miła Helena, ja to od niej osobiście słyszałem, mówi, nikogo w domu nie było, ona od mamy tam wyciągnęła z szuflady i to świadectwo przeczytała. A jak przeczytała, że jej serce było szczere, ona tak się uratowała, że Pan jej wskazał to na podstawie Bożego Słowa i jak się zaczęła modlić, to chciałbym powiedzieć, że ona przeżyła wtedy chrzest Duchem Świętym, z potwierdzeniem nawet w językach i była już z mamą jednomyślna. No ojciec był ewangelik, tak stał z boku i w tym domu, w którym mieszkali, otworzyli salę nabożeństw, ona jest tam po dzień dzisiejszy. To byli bogaci gospodarze i oni mieli też ogromny ogród, sad i tak jak to wtedy było praktykowane, że się te owoce suszyło i taki olbrzymi obiekt, suszarnia z piecem i tak dalej, to zostało przebudowane na salę. Ta sala mieści no, do dzisiejszego dnia tak na 160 osób. Tam jeszcze jest dobudowany, jest baptysterium. Ale to miało miejsce w roku 1907-8. Ponieważ wtedy te tereny były w monarchii austro-węgierskiej, żeby to było w porządku, wszystko uregulowane, trzeba było mieć osobowość prawną. I ci, którzy się nawracali, przeżywali chrzest Duchem Świętym, założyli związek dla stanowczych chrześcijan. Tak się to nazywało. I oni opracowali statut. Tam między innymi w tym statucie jest działalność też z alkoholikami, z ludźmi uzależnionymi i tak dalej. I ten statut został podany do władz austriackich i w roku 1910, 15 lipca został zarejestrowany związek, to się wtedy nazywało dla stanowczego chrześcijaństwa, my mówimy Związek Stanowczych Chrześcijan, ale po niemiecku to było Für Entschiedenes Christentum, więc to był Związek dla Stanowczego Chrześcijaństwa. I od tego czasu powstało kilka miejsc zborów, gdzie była głoszona Ewangelia. I chciałbym powiedzieć, i dlaczego ja na to tak szczególnie zwracam uwagę, że jakkolwiek byli różni ewangeliści, przyjeżdżali, to działanie Ducha Świętego spowodowało założenie tej społeczności. A więc nikt nie przyszedł, nie powiedział, my tu zakładamy zbór. A przygotowywany grunt był systematycznie. Czy to był ten ksiądz dr Pindur, który utworzył tą społeczność chrześcijańską, ale cała ta działalność to była działaniem Ducha Świętego. I chciałbym powiedzieć jedno, że ci, którzy przeżywali chrzest Duchem Świętym, ci nasi nauczyciele, byli tego zdania, że się nie prosi o Ducha Świętego, ale kto jest godny, to tego dożyje. I pamiętam, no to już byłem wtedy ponad 30 lat, nie byłem taki młody, ale myśmy jako bracia zaczęli tym starszym naszym braciom mówić, posłuchajcie bracia, ale my się mamy o to modlić, żebyśmy mogli dożyć chrzest Duchem Świętym. Nie, 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 to przyjdzie samo. No ale mówię, ale Słowo Boże nas uczy tak, że apostoł Paweł przyszedł do Efezu i pyta się tych uczniów Janowych, czy Izraeliście przyjęli Ducha Świętego uwierzywszy, a tam jest napisane, aniśmy o tym nie słyszeli, prawda? I my mówimy, i apostoł Paweł się modlił i oni tego dożyli. I myśmy się zaczęli o to modlić, bracia, starsi bracia, w pierwszej chwili, no to myśmy byli dosyć ostro wychowywani w takiej karności i szacunku dla starszych, ale
ponieważ to było biblijne, oni to zaakceptowali i myśmy to zaczęli dożywać. To było coś, co mówili, a wy się o to nie modlicie. To były lata 47-8, gdyśmy się zaczęli o to modlić. No my już jesteśmy wszyscy starzy, ale chciałbym tylko tu wskazać na tą różnicę, że ponieważ to przyszło bez modlitw, bez proszenia, więc uważało się, że tak należy postępować dalej. W 1910 roku został zalegalizowany, zatwierdzony ten statut i od tego czasu powstawały zbory. I chciałbym powiedzieć na Zaolziu, bo teraz to jest w Czechach, ale kiedyś tej granicy nie było, przed wojną też nie, to na przykład w Grudku, to jest jadąc z Strzeńca do Jabłonkowa na mosty tam dalej, to była tak pijacka wieś, to jest druga strona Stożka, jeśli byśmy wzięli od strony Wisły. Tam jak zaczęto głosić Ewangelię brat Karol Kaleta, to tam było takie poruszenie we wsi, że gospodzki musiał naprawdę zamknąć, zlikwidować swoją gospodę. Ludzie przestali pić. Tak? To było działanie i to wszyscy wiedzieli. Z tym, że tu chciałbym tylko jeszcze dodać, że większość tych, którzy się nawracali, to się rekrutowali z kościoła ewangelicko-augsburskiego, a więc znali Słowo Boże. Byli też i katolicy, ja znam, byli nawet, ale to było niewielu, co byli Żydzi. Dwaj, Rosenberg się nazywał jeden, a drugi, to już nie pamiętam, to byli Żydami, też się nawrócili. Ten ruch działał wśród stanowczych na terenie Śląska Cieszyńskiego. Chciałbym jeszcze o jednym powiedzieć, o co nam też zarzucali. No niestety to miało miejsce i zostało to uregulowane. Mianowicie nie była powszechnie praktykowana sprawa chrztu wiary u stanowczych. To jest, no, co było plusy, a teraz chciałbym powiedzieć, to nie było, tak? I wprawdzie dzieci nie chrzczono już, tylko była taka modlitwa o błogosławieństwo, ale nie był praktykowany chrzest wiary. I zaraz po wojnie, kiedy bracia widzieli, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym, bo jest powiedziane wyraźnie, kto uwierzy, a ochrzci się, a więc ten krok należy podjąć, to zostało wprowadzone i już od lat 45-46 wszystkim, każdy, kto się nawrócił, to przyjmował chrzest wiary. I tu chciałbym powiedzieć, że pod tym względem nie ma żadnych różnic. Poza tym te modlitwy o chrzest Duchem Świętym to były i są praktykowane w tej społeczności. Ruch stanowczych chrześcijan jako ugrupowanie został wchłonięty w 1947 roku na podstawie decyzji braci do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i był w tym kościele aż do rozwiązania Zjednoczonego Kościoła, a po jego rozwiązaniu powstała jako Kościół Zielonoświątkowy, w którym znalazła się część Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, część została samodzielna, to ta grupa w Lublinie, teraz w Kielcach, a Kościół, zbory stanowczych chrześcijan zostały wchłonięte, zostały scalone w ramach Kościoła Zielonoświątkowego. Chciałbym powiedzieć, że ten ruch na Śląsku Cieszyńskim, ruch stanowczych, był zarejestrowany w roku 1910, a krótko potem przyszła pierwsza wojna światowa i ci młodzi bracia, którzy tam usługiwali, poszli do wojska, do austriackiej armii i wtedy nawet usługiwały kilka starszych sióstr. Taki był układ. I chciałbym powiedzieć, że Pan Bóg błogosławił to dzieło, nie zostało to dzieło przerwane. I teraz chciałbym powiedzieć, że tak jak społeczność chrześcijańska miała swój śpiewnik, harfę syjońską, to zbory stanowczych wydały swój śpiewnik. Ten śpiewnik nosił i nosi nazwę Pieśni Pielgrzyma i Śpiewni. Najpierw się nazywał Pieśni Pielgrzyma, a potem Śpiewnik Pielgrzyma. Chciałbym powiedzieć, że pierwsze
pierwsze wydanie tego śpiewnika to było w roku 1919. 120 pieśni było. Potem było w 23 roku wydanie, w 35, a w 59 roku został wydany ten gruby śpiewnik razem z nutami. To jeszcze było wydane w Czechosłowacji, ten nakład, a w Polsce w roku 1961 odpowiednio do tego został wydany śpiewnik tekstowy. A więc ten śpiewnik Pielgrzyma został opracowany i wydany przez braci stanowczych. Równocześnie z zakończeniem wojny światowej od roku 1918 wychodził miesięcznik Głos Prawdy. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, że to była taka działalność zborowa. Były Głos Prawdy, ci bracia, tam nie było ani jednego absolwenta szkoły biblijnej. Nie było tego. To byli bracia, którzy prowadzili zbory, pracowali zawodowo i służyli słowy. I chciałbym powiedzieć, że w zborach stanowczych była taka dosyć duża karność. I jak na przykład była pamiątka wieczerzy, proszę mnie nie zrozumieć, że ja tu ingeruję w jakieś wasze, jak wy to prowadzicie. Tam była pamiątka wieczerzy, no najczęściej raz na pół roku i byli tacy, którzy byli dopuszczeni do wieczerzy, ale nie wszyscy. Musiało być świadectwo, że życie tego człowieka jest właściwe. Jeśli na przykład życie duchowe jakiejś osoby szwankowało, no to było wezwanie przed braci. Twoje życie jest niewłaściwe. Na pół roku nie dopuszczamy ciebie do stołu pańskiego. I to było oficjalnie w zborze powiedziane. Był chór, który występował na nabożeństwach, na ewangelizacjach i chciałbym powiedzieć, że w chórze mogli śpiewać tylko i wyłącznie ci, którzy dożyli zbawienia, nowo zrodzone dzieci Boże. A jeśli by coś było nie w porządku w życiu, no bo to się też różnie zdarzało, i nie możesz śpiewać w chórze. Jeśli ktoś miał głosić Ewangelię, to jego życie musiało być adekwatny do tego, co ma być śpiewane. A jeśli by było inaczej, to nie było, no to nie. To była kara, to było zawieszenie. Nie od razu, żeby wyłączyć, ale było zawieszenie. Tak samo na przykład nauczanie w szkółce niedzielnej. To najczęściej prowadziły siostry. Jeśli by coś tam niewłaściwe było, ty nie możesz uczyć w szkółce, nie? Jeśli chodzi o nas, młodych braci, ja wyrastałem w tej drugiej generacji, to myśmy, przychodząc na nabożeństwo, byli wzywani, bracie, żyjesz, to się musisz podzielić. I to nie było wcale takie łatwe, stanąć przed gremium i mówić, nie? No a najczęściej były stoły, nie kazalnice. I to 5-10 minut, jak już za długo, to już bracia już tam w ten nogę od stołu, to już było wiadomo, że trzeba zejść, albo ktoś zaintonował jakąś zwrotkę z pieśni Pielgrzyma i wtedy było trzeba wejść, ale to jeszcze nie było koniec, bo po nabożeństwie było tak, że tak mi mówi, bracie, wiesz, te 5 minut toś miał to od Pana, a potem toś tak mieszał i mieszał, żeś to wszystko zepsuł, nie? I taki byłby wynik, już więcej nie wyjdę. O nie. Nie, znowu. Także myśmy byli w takiej trochę szkole, no ja nie powiem, że to była łatwa szkoła, ale prawidłowa. Chciałbym powiedzieć, że byłem świadkiem też jako chłopak, bo od 6 roku życia chodziłem z rodzicami na nabożeństwo. To było od roku 1932. Mieszkaliśmy w polskim Cieszynie, a nabożeństwo było w Żukowie, godzinę 15 minut pieszo. I siedziało się 2 godziny na nabożeństwie, żadnego chodzenia. To nam nie przyszło na myśl. Z ojcem siedziałem i nie było sprawy. Tak? I ja słyszałem, jak na przykład przez słowo prorocze był napomniany jakiś brat. I ja patrzę się, ten młody człowiek wychodzi i wyznaje, że to jego dotyczy.
i korzył się przed Bogiem, prosił o przebaczenie. No jako chłopiec też, 13 lat już, 14, to tak człowiek czasami coś przeskrobał. Ja się bałem, żeby tak czasami mnie też nie wywołali naprzód. To nie było, to wszystko odbywało się w takiej powadze. I na co jeszcze jedno chciałbym zwrócić uwagę. Byli tacy, którzy chodzili latami, chodzili, no i na tym się kończyło. Ale tam była taka usługa, bracie albo siostro, czy ty masz pewność zbawienia? Czy ty masz pewność, że imię twoje jest zapisane w Księdze Żywota? Na to bardzo zwracano uwagę. I to był taki moment przełomowy w życiu każdego człowieka. Ja chodziłem z rodzicami na nabożeństwie. W czasie wojny przeżyliśmy straszne tragedie. Połowa rodziny moja zginęła, pomimo tego, że byli wierzący. I po wojnie, ja już po wojsku byłem i też już jako wierzący, ja się umiałem w nabożeństwie pomodlić. Ale gdy była Ewangelia głoszona i zapytał ten brat, który głosił, czy ty masz pewność, może mi powiedzieć datę, kiedy się narodziłeś na nowo, i zwrócił się tak do wszystkich. Bo jeśli tego nie masz, to patrz, żebyś nie wyszedł bez tej pewności z tej sali. Pamiętam, nabożeństwo było ponad 300 ludzi w Górnej Suchej, tam była duża sala. No ja już miałem wtedy 26 lat, 25 lat. Miałem, już wiedzieli, no wierzący chodzi. Ja tej pewności nie miałem, nie? Ja musiałem wstać, no bo trzeba wstać, nie? Potem wyjść do przodu. I tak jak ja, wyszło nas ponad 30. Chciałem powiedzieć, na to była zwracana uwaga. Nie tak, że no wyszedł do przodu, rękę podniósł, a Pan już jest o jedna dusza więcej, no i powtórzył jeszcze modlitwa. Bracia i siostry, ja chciałbym tylko powiedzieć, że to nie była taka, to coś kosztowało, jak było trzeba wyjść, ale ja chciałbym powiedzieć, od tego czasu mam tą pewność. I dlatego ja każdemu zwracam na to uwagę i dosyć często z łaski Bożej mogę i z różnymi osobami się modlić i często usługiwać w potrzebach. I bardzo często, jak zaczynam rozmowę, to się nasuwa takie pytanie, ta osoba nie ma pewności zbawienia. Ta osoba nie ma radości zbawienia. I wtedy, jak ma jakiś problem i zaczyna mi o tym problemie mówić, ja się pytam, czy ty masz pewność zbawienia? Jak już tak ktoś zaczyna chrząkać, że nie może odpowiedzieć na tak, to ja mówię, to my musimy się modlić o to, żeby mieć tą pewność zbawienia. Bardzo wielu ludzi jest obciążonych różnymi sprawami, czy okultystycznymi, czy jakimiś innymi sprawami i są pod takim ciężarem, a jak się ich zapytam, czy chcesz być wolny w imieniu Jezusa? No dobrze, no tak, ale jak się to ma odbywać? Ty musisz najpierw oddać swoje serce Jezusowi. My bardzo często spotykamy osoby, które by chciały być wolne od różnych więzów, ale nie za cenę oddania swojego życia Jezusowi. I na to była bardzo zwracana uwaga, żeby żyć życiem czystym, życiem nienagannym. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy my z jednej strony żyli tak, żeby życie nasze było świadectwem. Ja powiedziałem już o tym, że ten ruch sztundyzmu to zewangelizował całą południową Rosję. I to jest rzeczywiście prawdą. Ja czytałem taką książkę w języku niemieckim, jak ci ludzie byli prześladowani. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że Kościół prawosławny, ci popi tak bardzo prześladowali tych wierzących, tych sztundystów, a oni zewangelizowali naprawdę całą południową Rosję. Dlaczego? Bo ich życie było takim świadectwem przynależności do ludu Bożego. Pan im błogosławił, a ci, którzy no, rano ksiądz krzyczał za kazalnicy, ten pop, a po południu był z nimi w gospodzie, to nie było życie. I co on robił? On napuszczał na tych świętych, którym się dobrze powodziło. I oni z tego tytułu dużo przeżyli. I wiem, jak były u nas aresztowania w roku 1950. Pierwszy raz, co były te takie
problemy na naszym tutaj w Polsce, to wtedy ci ubowcy, którzy przychodzili, to się pytali, ty sztundyst, to w ogóle ta nazwa sztundyzm to była taka zakorzeniona w Rosji. I ten ruch społecznościowy, czy tych kolegia pietacji z tych świętoszków, to było coś, co pozostało również w naszych zborach, w ruchu stanowczych chrześcijan. Moje życie ma być adekwatne do tego, co głoszę. Moje życie ma być świadectwem. Chciałbym powiedzieć, my sami tego nie wytworzymy. I gdy patrzyłem na tych braci, którzy byli naszymi nauczycielami, to chciałbym powiedzieć, ich życie było życiem takim, że mogło świecić jako przykład. Taki był wtedy układ, że wszyscy pracowali zawodowo i przy tej pracy zawodowej wydawali czasopismo i zakładali zbory. I tu powstało wiele zborów, zbór w Jasienicy, potem w Wapienicy, był w Międzyrzeczu, był w Ujsołach, a więc za Żywcem to był zbór, jedyny zbór, gdzie byli sami katolicy i tam był zbór przed wojną. Ja tam po wojnie jeździłem, przed wojną tam było ponad 30 osób. I chciałbym powiedzieć, tam była taka sytuacja, że jak się kto nawrócił, tam były dwie możliwości zarobkowania, Tartak i było rejon Lasów Państwowych. To taki tam był układ, że jak się kto nawrócił, to momentalnie go zwalniano. I większość tych braci wyjeżdżała na pracę, pracowali we Francji, w górnictwie i ja tak obserwowałem te wdowy. Po wojnie to dostawały rentę po mężach z Francji, bo było niemożliwe, a jednak tam był zbór. Teraz jak jest tam łatwiej, to wszyscy ci, którzy byli młodzi, wyjechali do Bielska i tu do Pszczyny i tak dalej. Nie ma tam już niestety tego zboru. Ale ta Ewangelia dawała taką moc do zwycięskiego życia, że się potrafili ostać. Ja bym tylko jeszcze może dodał, że północna Rosja carska była ewangelizowana nieco inaczej. Prochanow, czy ta von Brasz, czy Paszkow, to byli ludzie, na przykład Prochanow był pułkownikiem armii carskiej, wśród tej arystokracji było przebudzenie, nie? I oni ewangelizowali takim ogniwym, takim centrum był Petersburg. Natomiast na południe byli sztundyści. Ja kończąc, macie cierpliwość mnie słuchać, kończąc chciałbym jedno powiedzieć, że czy my się tak nazywamy, czy tak nazywamy, my należymy do ludu Bożego. Kościół, zbory stanowczych chrześcijan były odłamem zielonoświątkowym i były chyba pierwszym zalegalizowanym ruchem na terenie zielonoświątkowym, na terenie Śląska Cieszyńskiego, na tych polskich terenach. Ale my jako dzieci, u nas się nie mówiło my zielonoświątkowcy. My mówiliśmy, jesteśmy dziećmi Bożymi, a że tak dokuczały dzieci naszym wyświątkorze, bo to się tak w śląskiej mowie utarło, wyświątkorze, to znaczy ci zielonoświątkowi, myśmy nigdy o tym nie mówili. To się nie eksponowało tej nazwy, a zwracali nasi bracia uwagę na to, żeby nasze życie było takie adekwatne do tego, co głosimy. Jeszcze taki, jedno może wspomnę, tylko taki okres lata 63-5-67. Część z polskiej strony, z Bielska to tylko chyba jedna rodzina albo dwie rodziny, ale z Zaolzia to kilkadziesiąt rodzin wyprowadziło się do Bieszczad i tam są trzy takie wioski, Wola Piotrowa, Puławy i Wisłoczek, gdzie w tych zborach te wioski zostały wybudowane od zera. Kiedyś tam były wioski ukraińskie i w ramach tej akcji Wisła zostało to wszystko zniszczone i w latach 65
Tam się sprowadzili wierzący, ci, którzy pochodzili z ruchu stanowczych chrześcijan. I oni założyli tam zbory i tam założyli zbory i to się nazywa chrześcijańska wspólnota, bieszczadzka wspólnota zielonoświątkowa i oni mają samodzielne zbory. I to są zbory stanowczych chrześcijan, które tam są na tym terenie. Oni są jako samodzielna grupa. Mają swój zbór i w Gorlicach, mają zbór nawet w Walimiu koło Zadzierżoniowym. Teraz jest zbór w Sanoku, zbór w Tokarni. No, tych zborów już jest kilka i oni należą do, tworzą jedną wspólnotę. Mamy z nimi kontakt. Natomiast na Zaolciu, po czeskiej stronie, bo teraz to są Czechy, a nie Czechosłowacja, te zbory są też w dwóch grupach. Jedna grupa to jest Kościół Braterski, czeski Kościół, Bracka Cirkiew się po czesku nazywa. To są polskie zbory, no ale chciałbym powiedzieć, że to były polskie zbory, ale ta generacja teraz to już chodzi większość do czeskich szkół i oni no, przechodzą, zmieniają swoją narodowość. No a druga grupa tych stanowczych to jest w ramach Kościoła Apostolskiego. Nazywają się Apostolska Cirkiew, to znaczy Kościół Apostolski i to jest ta grupa zielonoświątkowa, która ma swoją siedzibę w Kolinie koło Pragi. I no niestety większość to się odbywa po czesku. Tam już ta młoda generacja to raczej tego spadku po stanowczych nie pielęgnuje. Tak się to rozeszło, ale zbory są w Górnej Suchej, w czeskim Cieszynie. W czeskim Cieszynie są i zbory braterskie, i zbory apostolskiego kościoła. Jest zbór w Tyrze, jest zbór w Gródku. Te zbory w Suchej, one dalej istnieją. A więc kończąc, chciałbym powiedzieć, że te zbory stanowczych chrześcijan, jako teraz stanowczy już nie są samodzielne, ale stanowiły taki zalążek, a możemy to powiedzieć na podstawie tych przeżyć historycznych, że to było zapoczątkowane dzieło przez Ducha Świętego. I chociaż było tyle różnych przeszkód, oni się usamodzielnili i swoją pracę wykonali. A tych, którzy z tej grupy są, jest już coraz mniej. No, dla mnie, ja jestem wychowany na śpiewniku pielgrzyma. Ten śpiewnik pielgrzyma to ma dużo pieśni tłumaczonych z innych języków i te pieśni są, pochodzą z okresu, były napisane bardzo często przez osoby, które miały głębokie jakieś przeżycie i na podstawie tych głębokich przeżyć były pisane, tworzone te pieśni, nie? Ja taką jedną pieśń, nie wiem czy znacie, gdy pokój niebiański Bóg w duszę mą wlał. To jest taka piękna pieśń, nie słyszałem, ale w niektórych zborach się śpiewa. Tam ja to mam w śpiewniku pielgrzyma. To jest taka ciekawa pieśń. Ja między innymi zajmuję się z kilkoma braćmi historiami, jak te pieśni powstawały. Ta pieśń, gdy pokój niebiański Bóg w duszę wlał, to napisał taki adwokat, który prowadził kancelarię w Chicago. I w minionym, to już jest teraz w poprzednim stuleciu, kiedy połowa miasta Chicago spłonęła w pożarze, ten adwokat wierzący wysłał swoją żonę z czwórką dzieci do Europy. No, tam miał jakąś rodzinę, żeby przetrwać ten trudny okres, który tam był. I kiedy ta żona płynęła z tą czwórką dzieci okrętem, to niestety no, zderzył się ten okręt parowy, Lille de Havre się nazywał, zderzył się z takim żaglowcem. I w ciągu niespełna godziny ten statek poszedł na dno. I ta jego żona wybiegła z tą czwórką małych dzieci na pokład i zaczęli się modlić, a fala spłukała
ich zmiotła do morza. Te dzieci się utopiły, a tą kobietę jakoś wyratował jakiś marynarz na łodzi. No i ona kiedy dotarła po tym do Europy, do Anglii, to wysłała taki telegram do męża: jedyna uratowana. Jedyna uratowana. A wtedy on usiadł przy swoim biurku i pisał tą pieśń, gdy pokój niebiański Bóg w duszę mą wlał. Sobie nawet zaramował ten telegram, to wisiało w jego biurze. I tam jest pisana ta historia tej pieśni, kiedy on najbliższym statkiem udał się do Europy, żeby się z żoną po tym strasznym przeżyciu spotkać. I płynął okrętem i on prosił kapitana statku, że kiedy będą mniej więcej na tej szerokości geograficznej przepływać, gdzie ten okręt spłonął, to żeby mu dał znać. To była noc, on obudził go, ten kapitan, i on wyszedł. I on teraz czyta tą pieśń, on ją uzupełnił, gdy pokój niebiański Bóg w duszę mą wlał. Można sobie to wyobrazić, że mieć pokój i stracić czworo najbliższych dzieci. Jest dalej opisana ta historia, kiedy on przyjechał już do Anglii ze swoją żoną, to akurat przyszedł na nabożeństwo ewangelizacyjne. Tam był ten ewangelista Dwight Ludwig Moody i on wiedział o nieszczęściu tego Spafforda i on przerwał kazanie, żeby go przywitać i wyrazić mu współczucie. On tą pieśń zacytował, a wtedy tam była taka niewiasta, śpiewaczka Ira Zankei się nazywa, i ona jakoś, no to już było Boże prowadzenie, zaśpiewała melodię do tych słów. Takich pieśni jest więcej, to mógłbym tę historię jeszcze długo opowiadać. Ja w każdym razie chciałbym powiedzieć, że to są pieśni, które są z inspiracji Ducha Świętego napisane. Bo to nie można sobie tak wyobrazić, tak łatwo powiedzieć, pokój niebiański Bóg w duszę mu wlał wtedy, kiedy ja straciłem moich czworo najbliższych. On to napisał. I Pan to sprawił. On wiedział, że te dzieci, te małe dzieci, bo to były 6-7 lat w tym wieku, że są poświęcone przez życie rodziców i te dzieci na pewno znalazły się u Pana. Nie? To są takie pieśni i ten śpiewnik pielgrzyma ma bardzo dużo takich pieśni. Dlatego dla mnie, który jestem wychowany na tym śpiewniku, to ma taką szczególną wartość. Jeszcze tylko może jedną pieśń wymienię. Jest taki: Bóg obietnice swe spełni, wierne i pewne są. Autorem tej pieśni był Lewi Petrus, pastor zboru Filadelfii w Sztokholmie. To był zbór, który liczył już w latach przed I wojną światową 7 tysięcy ludzi, więc to był zbór w tej protestanckiej Szwecji. I żona tego pastora była w szpitalu z rozwiązaniem, miało przyjść na świat dziecko. I termin przeszedł, a dziecka nie było. Nic się nie działo i wtedy to było to cesarskie cięcie, to było coś, na to musiał mąż wyrazić zgodę i to nie było takie proste, nie było tak powszechne jak dzisiaj, nie? I zwrócili się do niego, żeby on to zaakceptował, nie? On powiedział: nie, Bóg mi dał obietnicę, że dziecko się urodzi normalnie. No ale przyszedł znowu dzień i znowu nic. I drugi dzień i on siedział w swoim biurze, otwarte okno, żona w szpitalu, nic się nie dzieje. A w gazecie, on był taka znana osoba w Sztokholmie, nie? I w gazetach taki tytuł: Lewi Petrus, morderca swojej żony. I ci gazeciarze to tak biegając po ulicy wykrzykiwali te tytuły. A on to słyszy. On wtedy napisał tą pieśń: Bóg obietnice swe spełni. 4 dni później się urodził chłopczyk. Zdrowy, wszystko w porządku. Chciałbym powiedzieć, to są takie świadectwa, że jak ktoś przeżywa z Panem coś, to potrafi też i to przenieść na papier i to jest dla potomności. I jeśli my takie pieśni śpiewamy, to nam to potwierdza, że Bóg obietnice swe spełni. Nie zawsze tak, jak w czasie, jak my tego oczekujemy,
To jest pierwszy warunek, bo Boży zegar jest inny aniżeli nasz, ale jedno wiemy, że nasz Pan się nigdy nie spóźni. Kończąc, chciałbym jeszcze raz tylko powiedzieć, że to, że Pan rozpoczął tą pracę na Śląsku Cieszyńskim, że tu są te zbory, to jest owoc pracy z tych lat 1905-1910. Niech Was Pan błogosławi. Amen.